tvpodkarpacie.pl. Proszę o podanie, jakie wysokości środków zostaną wydatkowane na wynagrodzenia oraz pochodne starosty powiatowym w roku 2012. Na porównanie proszę o odpowiedź, jakie środki wraz z pochodnymi zostały wydatkowane na wynagrodzenia starosty w roku 2010. Bardzo proszę o szczegółową informację w powyższej kwestii z podziałem na ilość etatów, stażu, prac interwencyjnych i umów cywilnoprawnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie chce zabrać głos? Pan radny Tadeusz Nadowaniec, bardzo proszę o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Nie będzie to może forma oświadczenia, ale ja chciałbym sprostować. Dzisiaj padły tutaj sformułowania, że ja nie występowałem o protokoły komisji rewizyjnej. Jak również cytuję, mam zgodę na udostępnienie dla mnie wszystkich dokumentów z posiedzenia komisji rewizyjnej. Dlatego nigdy o takie dokumenty się nie zwracałem. Nigdy moim zamiarem nie było kontrolowanie pracy komisji rewizyjnej. Ja w pismach szczegółowo sformułowałem, o co się zwracałem. Także nie potrzebuję żadnych dokumentów z posiedzeń komisji rewizyjnej. Tak jest. Ja już wyłapałem to i już tutaj rozmawiałem z przewodniczącym. Myślę, że ta sprawa zostanie wyjaśniona. tvpodkarpacie.pl